Tak, się rozmarzył. Didn't see you, Marcel. Marcel. So this is for you. Słuchajcie, ja tutaj pomysły swoim imieniem. Słuchajcie, ile teraz do mnie sam sobie widziałam na TikToku, jest! Hej, Katulenka, super, że jesteście! Słuchajcie, witam was już w nowym roku. Życzę wam, żeby ten rok był naprawdę świetny, żebyście spełnili w nim wasze najskrytsze marzenia. A teraz powiem wam, co będzie się działo w dzisiejszym odcinku. Uwaga, uwaga! Więc tak, w dzisiejszym odcinku spełniamy marzenie Marcela. I w tym celu udaliśmy się samolotem. Jakie piękne widoki. Z Krakowa do Barcelony. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. Okej, jesteśmy już w Barcelonie, mega się cieszę. Teraz musimy iść złapać jakąś taksówkę i idziemy się zakwaterować. I w ogóle ja nie ukrywam, odwiedzenie Barcelony to też było moje marzenie, więc naprawdę dwa w jednym, mega się cieszę. No i co, idziemy. Okej, jesteśmy już w apartamencie i teraz zobaczymy, jak on wygląda. Tak? Jesteśmy ciekawi. Razem z wami oglądamy. Tu jest kuchnia. Ej, patrzcie. Pralka. Mam jakieś wyjście, ale tak nie wiem. Chyba nie da się przejść. Ale na jutro jest tak dużo miejsca. Salon. Salon telewizora na nosy. O, to jest właśnie taka, to też bardzo duża. Jest pokoik? O kurde! Ej, no fajnie! Szaleliśmy, tak? Ale nie było, gdzie, ciężko było coś znaleźć tak w centrum. Chodźcie tu teraz. Druga łazienka! Druga łazienka, to się mega mega przyda. O ja, dwie łazienki. Tak, my lubimy tę łazienkę. Idealnie. No a jeszcze! Tu jeszcze jeden pokój. Bardzo to jest ogromne. Naprawdę. Nie pomieszczeń w ogóle. Ale bardzo dobrze. A jutro stojamy marzenie Marcelka. Jest! Dokładnie. A teraz co? Musimy okolice obejrzeć, zrobić tak zakupy. Ogarnąć się musimy. Ładnie tu jest. Pięknie. Zobaczcie. I tak przyjemnie. O, ale fajnie. O, ale klimacie. O, musimy zrobić zakupy. Dobrze trafiliśmy. Mamy pod nosem. Zobaczcie, to są czarne pomidory. Naprawdę. I wy chcecie je kupić, tak? Tak. Będziemy je testować. Fioletowy kalafior. I fioletowy kalafior, proszę. Zobaczcie, jak wygląda przejście na pierwszych w Hiszpanii. Są tylko takie kwadraciki i nie ma takich, wiecie... Pasów. Pasów, no. To jak jest zebra, tak, nie, zebra. Ma, nie ma zebry. Właśnie ja tak, jak chciałam przejść przez drogę, mówię, gdzie? Okej, dzisiaj było super, w ogóle chodziliśmy sobie tak po mieście i wiecie co, ludzie są bardzo tacy rozmowni i mili, więc to jest mega plus. No a teraz idziemy spać i widzimy się jutro, bo zapowiada się jutro ciekawy i fajny dzień. Dobranoc! Okej, jest już kolejny dzień, teraz będziemy sobie jeść śniadanko i spróbujemy tych pomidorów czarnych. One w środku ogólnie są czerwone normalnie, ale zobaczymy, czy będą się jakoś różnić smakiem. Bardzo. Pychota! Pyszne jest. Pyszne, naprawdę. Mają taki Marcelek. To niechcący. Marcelek ketchup się jakoś źle zachowuje, co? Tak. Są takie mięsiste, fajne. Porządne śniadanie to podstawa. Okej, my już jesteśmy pod stadionem Camp Nou i teraz, no niestety jest on zamknięty z powodu remontu, ale pójdziemy do muzeum spełnić marzenie, Marta? Tak! Tu chyba coś, do góry, nie? Tam muzeum. Nie no, super klimacik. Jesteśmy team. Marcelek, powitamy nas od rodzinne. Właśnie, razem z dokładnie. Szalikiem. W cenie naszego biletu była też sesja zdjęciowa, no i dzięki temu zobaczcie, jakie fajne otrzymaliśmy zdjęcia oraz specjalnie zedytowany klip wideo. Marcel! 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 Marcel!
jest super. Ej. Zobaczcie. Najbardziej. To wygląda tak kosmicznie. Marcelek jest przeszczęśliwy, słuchajcie. Senka. Yes. Ej, mega, to jest pięknie. Spełniliśmy marzenie Marcelka. FC Barcelona. Zobacz, to jest strój chyba pierwszy. Taka no. Zmiana, tak. Taki właśnie sweterek. Jak można grać w futbole w takim sweterku? Nie wiem. Zaczynamy rękawice. Brałkarskie. Wow. Aha, po kolei. Marcelek rozmawia z naszym przewodnikiem. Przesuwać. Ręcz. Zobaczcie, fajnie. Ekstra, nowoczesne. Takie muzeum, ale nowoczesne. Piękna. Ile goli strzelił już w Barcelonie? Ile meczów rozegrał? Mamy taką polską dumę, fajnie. Co? Nie wiem, po co tam jest, jak chyba wiem, jak podbiegnę, to nie wiem. Marcel, gdzie idziemy? Ale ekstraopcie, to nie. Ale efekt. Ale się udziela atmosfera. Efekt się rozmarzył. UFO, nie? No nie UFO, przyspiesza, wiesz. O, trzeba szybciej. Słuchajcie, to jest mega fajne przeżycie, nawet dla kogoś, kto nie jest na futbolu. Prawda? Słuchajcie, raz ma tam witralne gogle, taki spacer po takim dziwnym pokoju. Matko! Widzisz rękę? A nie, to proszę, nie widzę. Ręka! Okej, widzowie, my idziemy. To jest kamera. To jestem ja, a ty jesteś ty? Tak! Ja się palcę! Ja nie chciałam! Fajne! A ty tak, gdzie jesteś? Tak. Do you see red heads, right? A few moments later. To było chyba najlepsza atrakcja. To mega było śmieszne. Słuchajcie, to był kolor VR, co nie? I najlepsze było. To było najlepsze, że Marce wybierać z jaką postacią chcemy być. I Marce wybrał Lewandowskiego. I mały Lewandowski co tak chodził. Ale czaski sobie tak chodził. I najlepsze było to, jak Marce kucał. Nie, to się nie odpisa tego. Lęka ma... I jeszcze to jest coś pięknego. Takie niesamowite. W ogóle chodziliśmy, mogliśmy obejrzeć różne takie rzeczy, koszulki wypracowane i w ogóle, no, mega stadion. Motorowa, jakby. Tak, to było coś takiego, że widzieliśmy to, czego inni nie widzieli. Tak, i sobie przyszedł, że w windzie jesteś, ej, stałeś w miejscu, jechałeś windą do góry. Tak, no. I w ogóle byliśmy... Albo jak jechaliśmy tym czymś, jechaliśmy. Taką kolejką jakby, liniową. No. Tak, było wrażenie, jakby się faktycznie... Ale uwierzcie mi, jak tu będziecie kiedykolwiek, koniecznie te okulary VR. Musicie to wziąć, mega, musicie. Mega, mega. Marcelek, powiedz to, co zaraz powiedziałeś. Tak. No to było ekstremnie. Jeżeli tak grać w to 100 godzin, możemy taki stadion. Przejdźmy do setna, możemy taki stadion. Okej. Trawa ze stadionu jest do kupienia. Okej, teraz kupuję bramki z Barcelona, są takie piękne. Super. Nie tylko ty się, Marcelek, bawiłeś, bo my tak samo. No tak samo, było nie, mega naprawdę. Fajnie. Tylko no. Było takie tekst, takie... W kafe Barca w mają kawę gołębie. Klimat?
klimacik jest. Tak, bo to jest taka kafejka Zobaczcie. Przy właśnie stadionie. Tak, właśnie w ogóle tutaj mamy kubki z Barcelony. Okej, idzie do sklepu, tak? Tak. Niesamowite, jak... Trzy poziomowe. Ej, patrzcie. To jest no tak, czuteczne. No, bardzo. No dobra, dla fanów Barcy to jest po prostu... Raj. Raj. Totalny. No. Mi nawet to się podoba. To chodź bardzo, jak będziemy szli. No pięknie. To są moskitki na Marcela, zobaczcie, już takie mniejsze. No fajnie. A tak, dziecięcy dział. Jeszcze jest góra. To jest cały dział. Marcel uwielbia autka, słuchajcie. Tak. Nie, autka Barcelona, to już jest. Nie. Oj, cała reprezentacja Barcelony tu jedzie w nim. Jeszcze piłka jest. O, ja cię tutaj mam. Ja zestaw. Cię nie, no to chyba ten zestaw sobie weźmiesz. O. Ten zestaw, Marcel. Zestaw. Co bierzesz? Wziąć. Autobus jest oczywiście. Dobra. Zestaw. To i też tutaj koszulkę. Koszulkę dawaj. Koszulkę, dawaj. Daję. Co to jest? Dla piesku. Dla piesków? Dla piesków? Tak. Dla piesków, serio? No, nie, zobaczcie, aha. Nie. To jest po prostu hit. Słuchajcie, tutaj się tworzy moja koszulka Barcelony, oryginalna, z moim imieniem Marcel i z numerem 9. Ale fajnie. Zobaczcie tam. Teraz widzę 9. Alex. Gracias. Idziemy. To mamy do ręki, nie? Tak. Zobaczymy, jak to będzie reakcja na to. Oj! Ej, to jest taki orange! No, przepięknie. No i widzisz, Marcel, i teraz będziesz miał. Ja nie mogę. Ja. Marcel. Ślicznie. Brawo. I słuchajcie, ja też kupiłam właśnie bransoletki, co nie? Tylko, że nie było takiej samej, które ja już mam, bo wyprzedały się niestety, ale kupiłam po prostu inne dla znajomych jeszcze. Teraz wam pokażę. I słuchajcie, co najważniejsze, jakaś ciekawostka. O, z czego wykonana jest bransoletka? Ta bransoletka wykonana jest z siatki z boiska. Z bramki. Z bramki. A twoja? Moja sama. Wszystkie. Na tej stoi, bo tu jest obok stadionu. Tutaj tak. Biorę taką. Piękna jest. Jak tu będziecie, to sklep jest super. Sklep, tak. Muzeum i gogle. I tutaj, i to jeszcze jest fajne. Te bransoletki tutaj. No bo to jest mega fajne, że oni z bramki robią bransoletki. No, dokładnie. A teraz wychodzimy. Dopiero teraz będziemy... O, jest taka, słuchajcie, właśnie Leka znalazła polską restaurację. Może dzisiaj się tam wybierzemy. Okej. Brzódek? Tak. Hiszpanii? Tak, typowo polskie jedzenie. Gulasz? Pyszny. Skabik z mizerią? Jak się kończy zabawa przy jedzeniu? Bardzo jak się bawi i mówi, zabawmy się, to jest taka karykatura. Pana mu do żurka. Nie jedz gościa. Ale ekstra. Marcel jest szalony. Okej, to był naprawdę super dzień. I zobaczcie, Marcel, jak się tak prezentuje w swoim stroju. Brawo, odwróć się, odwróć. Marcel, poczekaj, nie ruszaj się. Marcel. Czy ty, Marcel, grasz w Barcelonie? Tak! W tym wieku. Alenki koszulka. Ja taką koszulkę. Tak?
I zobacz, tutaj jeszcze jest taki niebieski właśnie i czerwony kolor. Tak, i tu jeszcze pisze na pasa. Będziemy teraz spać i widzimy się jutro. Tak. Okej, mamy już kolejny dzień w Barcelonie. Dzisiaj w ogóle miała być brzydka pogoda, ale okazało się, że jest słonecznie, więc super. A teraz idziemy zwiedzać, tak? Tak. Idziemy do... No, Casa Ball... Nie wiem tego powiedzieć. Casa Ballu. Dom. Taki piękny dom podobno. A idziemy tak. Sobie na pieszo, bo mam niedaleko. Tak, 10 minut. Zobaczcie, ten dom jest niesamowity. Nie ma praktycznie żadnych kantów i mega to wygląda. W środku jest mega fajnie. No. My tego nie widzimy, a wy widzicie. Okej, okay, wchodzimy teraz do takie świetlne. To jest chill. Zobacz to. Takie, wiesz, takie 3D. Taki hologram, o nie? No. Wygląda świetnie. O, teraz będzie zaraz dochodzę. Ciepło, gorąco. Ej, ufał. Ale to wygląda. Ej, teraz krótko. Ej, aż w oczy. Ja tak reaguję na słońce. Okej, okay, teraz mamy chwilkę przerwy. Jesteśmy na dachu tego właśnie budynku i jemy sobie croissanty. Ja z Marcelem i Santą i ja jeszcze sobie wziąłam zobaczyć taką kawkę. Z mlekiem. I ma to jest serduszko. Teraz też masz chyba serduszko. Też masz serduszko. Będę ci wziął trochę czekolady. Ale jest... przemiło. Tak, tak. Bo tu deszczu zero. Nie ma wiatru w ogóle. Tak, wiatru deszczu nie ma. Jest świetnie. Ale jak jest tak... Piękne. Tak? Ej, super to jest. Ale czad, poczekaj Marcelek, zostań tam. Tak, to jest cały czas takie. Ale efekt stąd. No. Ewa, uczą plac. Niespodzianka. Ej, tego się spodziewałam. Wszędzie, wszędzie. Ale to robi wrażenie, bo ja mam. Naprawdę. Było naprawdę mega, tak. Zakończyliśmy nasze zwiedzanie, ale serio warto było tutaj przyjść i w ogóle przez jakiś czas było też bardzo cieplutko, teraz już się trochę ochłodziło. No i gdzie teraz idziemy? Nie wiemy, no i teraz... dalej! Jeszcze przyjdziemy, o ile czas tak. Pozwoli wieczorem. Zdążymy. Wieczorem, bo będzie taki pokaz świateł. A few moments later. Słuchajcie, chcieliśmy wejść do sklepu Lego. No nie jest taki zwykły sklep, bo tam są różne też takie wystawki, wiecie. Duże budowle z tego i w ogóle. I zobaczcie kolejkę. Jednak stoimy w kolejce. One eternity later. W końcu się udało. Tak. Co się dowiedzieliśmy od fana? Dowiedzieliśmy się, że to jest drugi największy sklep Lego w Europie, więc naprawdę nie wiedzieliśmy o tym. Tak. I tak się tylko dziwiliśmy, o, to drugi kolejka, czemu to taka kolejka? Ej, zobaczcie to, zobaczcie to. Czego? Marcelek, zobacz. Zobaczcie to. Lego na sztuki? Tak! Yeah. Co się tutaj buduje? Patrzcie! Zobaczcie, co tutaj jest. Nie wiem, czy wszystko teraz będzie widać, ale chyba się uda. Ej! Super! Słuchajcie, ja nie wiedziałam, że to się już tutaj przekręca. Tak, tutaj się kręci. No! Ej, jakieś były takie chyba zabawki, takie no podobne. Jest tak. Marcel! Nie, nie. Gdzie ta urocza dama cię zawozi?
Słuchajcie, ale bajer, można tworzyć własną figurkę ze swoim własnym imieniem, więc naprawdę super. Ja mogę coś sobie narysować, tylko nie wiem co. To jest trudne do myślenia. Jesteś gotowe deklaracje? Wiem, ale lepiej sobie stworzyć samemu jeszcze, to nie? Tak zobaczcie, tutaj to się drukuje w tej maszynie. Okej, zobaczcie. Ciao. Ręka własna ręcznie rysuje. Okej, zobaczcie, już tutaj zrobiłam. Michelena jest, tak? Rysowana mu, nie? A, o Jezu, tutaj narysowałam. Okej. Nie jest idealnie, ale niech będzie. Ej, zobaczcie, na razie u mnie wśród będzie tak wyglądał. Ślicznie. Super. Będzie mała. Jeszcze dodatki. Słuchajcie, mój ludzik już jest gotowy. But meanwhile, Lena Orr. Lena. Take it with you. Thank you. Thank you very much. Pokaż. Jaka pamiątka. To jest mega pamiątka. Z Barcelony. I didn't see you, Marcel. Marcel. So this is for you. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, day. Thank you. Have a nice day too. You too. Marcel, let's go. Zobaczcie. To jest przód. Dokładnie widać, skąd Lena, wszystko widać. A tutaj jest tył. Mega. Pokaż tutaj też. Pięknie wygląda. No ekstra. Jakie słodkie. Lego na sztuki. Lego na sztuki, tak. Bierzecie sobie budoweczko i kupujecie jakieś te klocki. Słuchajcie, weszliśmy jak było jasno, wychodzimy jak jest ciemno. No takie, i kolejka taki wieczór się robi. A tak, kolejka na razie nie zmienia, jest cały czas taka sama, mega długa. Może nawet jeszcze dłuższa. Ogólnie te personalizowane figurki to jest super sprawa i naprawdę świetna pamiątka. Słuchajcie, trafiliśmy na jakiś festiwal Barcelony tutaj. Teraz do miejsca, które widziałam na TikToku, jest! To jest Sephora i zjeżdża się do niej. Można albo schodami, albo oczywiście zjeżdżalnią. Zjeżdżalnią! 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 To sklep! Co jest dziwa? Co ja, Marcel? Uwaga, Marcel! Już? Marcel pojechał. Hello! Hey. Okej, okay, masz to takie wejście w sklepie Sephora. Postać się zjeżdżalki. Więc uwaga. Boże, bo Boże! Jakie to jest? Jedzie. W ogóle ta Sephora jest przeogromna, no zobaczcie tylko. Aha. No, rumi. Słuchajcie, okay. Będę miała tutaj pomysł z swoim imieniem. Please write your name here. Okej. Imię napisz. Nie, to jest ekstra, bo to wszystko pod siebie tak zrobić. I wspaniały prezent też komuś. Tak. Me siento feliz porque si no soy yo, pues quien todos caen a mi lado. Ładnie. Olejemy. Tak. A to jest super. Great. Yes. Pięknie wygląda, ale pięknie. No, taka pamiątka, że szok. Ja nie mogę wytrzymać. Pani robi zdjęcie. Jeszcze mam prezencik. Prezencik otrzyma. Co to będzie? What is it? It's small perfume, a mini perfume. Cute, so miłe. Sweet. Ta... To jest najlepsza pora, ale kupiłam w ogóle. Patrz, no, 3 dni w Barcelonie, ale okres wrażeń. Thank you. Adios. Bye bye. Takie to jest. Ja nie mogę, ja się tak mega cieszę w ogóle. Słuchajcie, muszę tutaj dużo powiedzieć. Tak, pierwsze,
To ja się nie spodziewałam, że może wygrawerować w ogóle swoje imię. Przecież tak. Tak pan do nas podszedł no. I spytał, czy chcemy personalizację. To jest hit. I słuchajcie, no i może w ogóle wszystko nagrywać. Jest taki luzik, że ja tak, na przykład wchodziliśmy do jakiegoś sklepu, tutaj już tata wziął kamerę i mówię, no ta, schowaj, schowaj, bo pewnie nie będzie można. A okazało się, że w ogóle bezproblemowo, nawet jeszcze się cieszą, że go nawet nagrywamy, więc super. I jeszcze tutaj mega jest miła obsługa, naprawdę. I super. Słuchajcie, dostałam. Takie bardzo. Bardzo to zachwyca się. To są takie malutkie perfumy, to są właśnie innym zapachu, więc super. Będę mogła sobie też je przetestować, bo też te mi się podobały. O, i są takie. No, piękne. Jaki zapach to jest? Mój zapach to jest, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale blooming i to nie wiem. Bukiet, czyli bukiet, jest, tak. Jakby. Tak, to jest bukiet, to jest jakoś tak. Zapach właśnie i on jest taki idealny, taki świeży, delikatny, więc patrzyłam po tym zapachie, ale ten to od razu powiedziałam, że no najlepszy jest. Codziennie jakieś atrakcje, naprawdę. No to jeszcze wszyscy są tak mili. Jaka piękna kata, ona tak pachnie, zobacz. Pokaż. Five minutes later. Słuchajcie, ja muszę też nakryła perfumy. Skusiłam się. Tak. Ze swoim imieniem. Miała inny zapach. Tylko inny zapach, tak. Słuchajcie, właśnie tworzą się moje perfumy z personalizacją. Nie mogę aż się oprzeć po prostu takiej pamiątce z Barcelony. To są słodkie. Ojej, beautiful. Piękne. O ja cię. Great. Thank you very much. Ekstra. Dlatego jeszcze były jedną mini perfumki. Tak. Dostanę taką właśnie miniaturkę jako prezent. Nie zobaczyć? Pokaż Marcelek na rączce. Na rączce pokaż. Nie mogę dotrzymać. Ale słodkie, sweet. I słuchajcie, mamusia mam taki pomysł, że jak będziemy odwiedzać na przykład jakieś różne kraje, to będziemy chodzić wtedy do Pandory i kupywać z każdego kraju charmsa i to będzie kolejna taka pamiątka. Ale no wiadomo, że może nie we wszystkich krajach się uda, ale mi się wydaje, że w większości tak. Dobra. Ale a nawet jak nie będzie jakiejś flagi czy charakterystycznego no. Jakiegoś charmsa, to po prostu będziemy wiedziały, że to było na przykład. Tak. W Hiszpanii okay. To będzie gdzieś tam. Sefory, idziemy do Pandory tam. Tak. Wybrałyśmy. To jest przepiękne. Charmsy, tak? Ja, to jest. Bierzemy te, co ja muszę. Słuchajcie, razem z mamą wybrałyśmy sobie takiego charmsa i no on jest przepiękny, w ogóle tak słodko wygląda. To jest taki związany z Hiszpanią. I zobacz, to jest taki wachlarz, taki bucik i gitara. I tu jeszcze napis z fajnym, tak? Tak. No, I serduszko, super. Idealne. I mamu nie ma to samo? Ale to jest, ten pomysł jest świetny, będziemy kupować sobie. Teraz pokażę wam dom, w którym byliśmy wcześniej. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Chyba Casa Batlló, jakoś tak. Jak coś to sorry, jak coś mówiłam. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Okej, kolejny naprawdę świetny dzień w Barcelonie już za nami. Było mnóstwo atrakcji i mnóstwo zakupów. I mnóstwo zakupów. A teraz idziemy coś zjeść i widzimy się jutro. Słuchajcie, ja mam trzeci dzień w Barcelonie i jest świetna pogoda, naprawdę słoneczko. No ale teraz musimy się jakoś dostać na plażę, więc łapiemy taksi. Zielone. Będziemy machać. Jest super, idziecie sobie w kierunku celu i po drodze po prostu... Jak w Stanach. Oj git. No i jest, mamy to. To jest wreszcie, czyli by były wakacje. No, chodź, idziemy. A jest grudzień. Koniec grudnia. No. W ogóle jutro jest Sylwester. My wracamy w nocy do Polski. Ale ktoś pływa. Niesamowite. Tak, tam. Jedna bardziej. Osoba. Zobaczcie, ile ludzi na plaży. No. Mnóstwo. Chyba.
Widzicie? Da się pływać? Da się pływać. Łącel! No? Wracaj! Nie mamy po to za zmianę. Patrzcie, co będzie wodę testował. Szybko! Nie! Serio, Łącel. My już nie mamy butów za zmianę, ani nic. I lecimy cię do domu. Ej, tak, przyjechaliśmy w jednych butach i w jednych musimy wrócić. Tak. A po plaży udaliśmy się pod bazylikę La Sagrada Familia i jest to taki jeden z najbardziej znanych budynków w Barcelonie. Niestety to nie wejdziemy. Tak, nie mam biletu. A bilety były, trzeba wykupić dużo wcześniej. No. Tydzień do przodu, albo lepiej. Tak, nie wzięliśmy. Ale robi wrażenie. Mega robi wrażenie. Fajnie, że tutaj dotarliśmy. Słuchajcie, teraz idziemy, no w sumie jedziemy po nasze bagaże, a potem na lotnisko i niestety żegnamy się już z Barceloną, tak samo jak żegnamy się już z wami. Więc jeśli wam się podobało, dajcie superowe łapki w górę i subskrybujcie. Pa, pa, pa. Pa! Pa! Nogi rozjadą. O, głupawka na lotnisku.